Siemanko mam z z strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z Kerry Ryssebik samordeczki, a dzisiaj czekamy na mecz z Górnikiem Zabrze, no i prawdopodobnie z Holandią, no bo wiadomo, że Seba w reprezentacji musi grać, bo podawał do odpowiednich piłkarzy, więc teraz ma tam takie plecy, że nikt nie jest w stanie go ruszyć. Oczywiście, jeśli materiał Wam się spodoba, no to nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę, a teraz zaczynamy spotkanie z Górnikiem Zabrze i Seba, niech pokaże tutaj klasę. Żurkowski do środka, matuszek dobrze rozrzucił grę, jednak nie przejęliśmy tą piłkę. I Seba zaczyna swój rajd. Seba nie do powstrzymania jednak podał, no bo dlaczego by nie garguła? Ładnie mu odgrywa Sebastian w polukarnym i jakiś Bochniewicz mu odbiera piłkę. Co to ma być? Jakiś młodzieżowiec będzie mu piłkę odbierał. Co z tego, że Seba jest młodszy? To nie ma żadnego znaczenia. Żurkowski nie dał rady z Sebastianem, bo z nim nikt nic sobie nie daje rady. Ależ to byłby piękny gol, gdyby tylko Seba bardziej pocelował, no ale ewidentnie mu się nie chciało i uderzył na odczepnego. Kamera do środka Santana, garguła, jeszcze jest tutaj Forcel do Sebastiana. Ten ma niesamowitą prędkość i nawet ta głupia FIFA 19 go nie powstrzyma, on i tak będzie biegał. Seba do prawej nogi, Sebastian ma okazję i jeden do zera o to właśnie chodzi. Jeden do zera po fantastycznym wykończeniu naszego genialnego Sebiksa Mordeczki. On w takich sytuacjach się nie myli. No i zamienia wszystko w złoto, czego tylko się nie dotknie. Żurkowski, Ryczkowski, Wolsztyński, Angulo. Czekasz ktoś wyjdzie na odpowiednią pozycję. Kto wyjdzie? No nikt nie wychodzi ewidentnie. Koj, mocne podanie, Matuszek. Ryczkowski! I kapitalnie Kanibołocki Nie dał się zaskoczyć tym mocnym strzałem... Ukrainiec był na swojej pozycji, czyli na bramce i tam spisuje się najlepiej i niech nic głupiego już nie robi. I mamy rzut rożny, Grew znowu Angulo, długo się zastanawia co zrobić, Hiszpan wreszcie centruje, a Kanibowocki interweniuje, no tym razem już nie tak pewnie, więc spada jego pewność siebie, ale niech szybko rośnie, oby szybciej niż wzrost Sebastiana. I Koj wznawie grę autu. Ryczkowski, Koj, tutaj zagrał do niekrytego Angulo, ten na pole karne Wolsztyński nad poprzeczką. Łukasz Wolsztyński chciał tutaj zdobyć piękną bramkę, ale ewidentnie zabrakło mu precyzji i Bołocki nawet nie musiał interweniować. I mamy rzut rożny dla... Miedzi, mocne zagranie na Sebastiana, Bochniewicz niestety wybija tą piłkę, a Seba chciał tutaj efektownie uderzać, Sebastian chciał jeszcze raz, ale znów nie dostał piłki, Santana, kwame Sebastian, loska, no niestety ten strzał leciał w sam środek, ale efektowna próba, jak widzimy Sebastian jest kapitalnie wygimnastykowany, jego nic nie jest w stanie powstrzymać, uderza pięknie, no tylko niestety bramkarz jest w bramce, no i co zrobisz, no? Górnik jeszcze przed przerwą chce odrobić straty. Michalski, Wolsztyński rozrzucił grę. Smuga na pole karne. Błąd Kani Bołockiego i Matuszek na 1 do 1. No tutaj fatalnie się zachował Ukrainiec. Pierwsza interwencja bardzo dobra, druga już taka średnia, a ta to już fatalna. No. Jak mógł zagrać tak na głowę Matuszka? Co oni są jakimiś najlepszymi przyjaciółmi, żeby mu tak podawać. Kani Bołocki, ty masz bronić bramki, a nie podarowywać asysty rywalom. No tak nie może być. Co to ma być? No? Jak grać, gdy bramkarz tak broni nie da się? Jeszcze tutaj zagranie do koja, ten ma sporo czasu. Ryczkowski otrzymał podanie w tempo. Co zrobi Ryczkowski? Czekasz, ktoś wyjdzie na pozycję centra na pole karne wybija to tutaj Osyra. Jeszcze Wolsztyński zgarnia tą piłkę. Smuga Wolsztyński obok bramki. No gdyby to leciało w bramkę, to patrząc na dyspozycję Bołockiego to pewnie padłby gol, ale na szczęście tutaj Wolsztyński chybił. I niech tak uderza do samego końca tego spotkania. Wreszcie w nadarciu mieć, ale tracimy piłkę. Co to ma być? Nikt nie umie obsłużyć dobrym podaniem Sebastiana. I jak on ma żyć, gdy nikt mu nie podaje? Angulo na pole karne i Wolsztyński. No, wreszcie trafił. No. Do tysiąca razy sztuka, no ale wreszcie mu się udało. Gol na 2 do 1 dla Górnika. Zabrze, no i przegrywamy. Coś do czego Sebastian nie przywykł. No i jak my zakończymy tak to spotkanie, no to seba ewidentnie do szatni to nie wpuści nikogo. No bo jak tam mają wchodzić, jak tak się upokarzają? No Sebastian daje całe serce z siebie, a ci nic, ci po prostu nie grają. No a Bramkaż to myśli chyba, że jest na wakacjach. Pora się obudzić, tutaj trzeba wygrać, a nie przegrywać. No Żurkowski, my przegrywamy jeszcze to górnik atakuje. Co to ma być, Augustyniak? Bartulowicz, Santana, jeszcze zagrani do Sebastiana, ten ma sytuację do zdobycia bramki, no i oczywiście się nie myli, naprawdę Sebastian to złoty chłopak, wszystko co ma to wykorzystuje i to dzięki niemu tylko mieć, remisuje w tym momencie z Górnikiem Zabrza, nie przegrywa, bo gdyby nie Sebastian to w tym spotkaniu byłoby z nami naprawdę źle, ale gdy masz Sebastiana... No to nigdy nie przegrywasz, bo Sebastian to jest talizman, talizman po prostu złoto. Tego się nie da opisać słowami, to jest po prostu przefantastyczny człowiek i wybitny piłkarz w jednej osobie, w liczbie pojedynczej. No i jesteśmy tutaj. Po spotkaniu udało nam się wygrać, no o to właśnie, znaczy nie wygrać, no co ja mówię o wygranej, no. Wygrać to nam się udało, ale chyba na jakiejś konsoli, no bo w tym meczu niestety padł remis 2 do 2, no. Ale dobrze, że dwie bramki zdobył Sebastian. No tyle nas pociesza, daj mu ocenę 7,5. No to jest naprawdę jakiś spisek przeciwko Sebastianowi. Jesteś najlepszy na wojsku, a dostajesz 7,5. No nie wiem, wszystko jest ustawione. No, pewnie koledzy dziennikarze takie noty wystawiają wyższe swoim kolegom, a Sebastianowi specjalnie zaniżają, by się nikt nie dowiedział, że jest najlepszym piłkarzem na świecie. No co tu zrobić, no, gdy wszystkich masz przeciwko sobie, a jedyne co ci broni, to twoje wielkie umiejętności, no i oczywiście skromność. No i tutaj mamy. Opinie na temat gry, Sebastian grał wybitnie, co nas obchodzi, co trener mówił. Tutaj ważne, że zdobyliśmy dwie bramki, no i zobaczmy, no nie jesteśmy piłkarzem meczu, no co to ma być? No Bołocki ile? Cztery interwencje, no ale co z tego, jak takie błędy popełnią? Angulo piłkarzem meczu, kto by pomyślał? Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, no ewidentnie to noty wystawiali. Jacyś dziennikarze z Hiszpanii, że Angulo to wygrał, no Sebastian powinien, no dwie bramki, co więcej oczekiwać od skrzydłowego, no co on miał jeszcze zrobić, zatańczyć na głowie? Ach, jak tu żyć, gdy takie dziennikarstwo nieobiektywne, no w ogóle nie da się nic mądrego o tym meczu powiedzieć, no tylko można powiedzieć to, że Sebastian był wybitny, a reszta była tłem dla naszego wielkiego gwiazdora. No i tutaj kolejny trening zakończony i wybieramy się na zgrupowanie reprezentacji narodowej. No i oczywiście idziemy tam po zwycięstwo, jesteśmy liderami tabeli, i gramy z jakąś Holandią. Może ten biały proszek fajny posypią na liniach i będzie przynajmniej gra ciekawsza, ale nie wiadomo co się będzie działo w tym meczu. Damy z siebie wszystko, żeby pokonać no tą przeciętną ekipę. No, na mistrzostwach żadnych nie grają, no, a my gramy, więc jesteśmy lepsi. Zaczynajmy. To widowisko, po prostu. Mocne zagrań do Jan Mata, ten może centrować na pole karne, tak się dzieje. Kto wygra tą główkę? Memphis Depay, ale ten strzał ewidentnie mu nie wyszedł. No i za moment Szczęsny wznowi grę od bramki, bo strzał gracza Lion pozostawiał jednak spore do życzenia. Memphis, dobre zagrań do Dosta, ten zwlekał z podaniem Weinaldum, Jan Mat, Memphis Depay czekał, aż obiegnie Jan Mat, otrzymał podanie w tempo, Glik wybija tą piłkę niepewnie, Jan Mat, ma jeszcze szansę do powtórki w Weinaldum, Memphis na Dosta, no ale jak widać, Dostowi ta główka ewidentnie nie wyszła. Dobra zagrań Trotmana do Weinalduma, jeszcze wycofanie Weinaldum. Warmer, Strotman, Dost ma sporo miejsca, ale jest świetnie blokowany i będzie zaledwie corner. Dobry blok naszej linii defensywnej i grę znowu Strotman. Długo się zastanawia, wreszcie centruje Dost! No i szczęsny na rzut rożny. Na szczęsnego nie ma mocnych, w tym meczu naprawdę broni doskonale. Nie popełnia żadnych błędów. No i jak widać, nawet na terenie rywala, bramkarz broni kapitalnie. Ale mamy kolejny rzut rożny, zobaczmy, czy może teraz Holandia zdobędzie bramkę. Długo Strottman zastanawia się co zrobić. Wreszcie centruje na pole karne Virgil van Dyke, ale prosto w ręce Wojciecha Wielkiego Szczęsnego. Góralski po ziemi, Krychowiak, Góralski, jeszcze odegranie, Pazdan, dobrze tam wybiega Piszczek. O, ależ mocne podanie, no to musi być po prostu centra na Sebixa, no, z jego wzrostem wszystko się uda. No ale jakiś Virgil wybija piłkę, no i co zrobisz? Seba uderza z dystansu, no ale chyba chce szybko zapomnieć o tym strzale. No ewidentnie za dużo nawdychał się tego, co leży na linii. Taki biały proszek nie dobrze działa na Sebastiana, zdecydowanie lepiej działa na niego magiczny napój. No i wznawiamy grę od środka Reos, poczyna się druga połowa Dobrze, że nie straciliśmy bramki Piszczek, tutaj podanie do Sebastiana Ależ to jest rajd Sebastian zaczyna popis swoich umiejętności Patrzcie, skałci z całej Europy To jest przyszły zdobywca złotej piłki Seba, ależ kontrola Sebastian nikomu nie podaje Bo wiadomo, że jest najlepszy w swoim zespole Więc po co ma podawać? Decyduje się tutaj na indywidualną akcję Ale wreszcie podał No o to chodzi Lewandowski blokowany I jeszcze walczy Sadlock Lewandowski na 1 do 0 no wyszło mu to uderzenie, to trzeba przyznać, fantastyczny gol, gol Roberta, asysta Sadloka, również niezła główką, lewa obreona to u nas najsłabsza pozycja, więc jak widać Sadlok musi tam nadrabiać braki, dobrze zgrał, ale Lewandowski wykończył klasycznie. Wybicie tutaj piłki, kto ją zgarnie? Krychowiak. Zagranie do Sebastiana, ten ma sporo miejsca, próbuje się tutaj rozpędzić. Jakiś Wormer go goni chyba z Ligi Belgijskiej, no ale co to dla niego Liga Belgijska? On ją wciąga nosem szybciej niż tą linię, co tam jest na boku. Podanie do Sebastiana niestety za mocne, no i Holendrzy są w posiadaniu piłki. Mocny przerzut, opanował piłkę Jan Mat, ale tylko na moment Sebastian mu ją szybko odebrał, no bo Sebastian to jest prawilna mordeczka i nikomu nie odpuści Sadlock. Zagranie tutaj do Lewandowskiego, Robert zwleka wreszcie, podał do Sebastiana, ten co nie dotknie to naprawdę zamienia w złoto, to jest złoty chłopak. Ależ on to kapitalnie uderzył, jeszcze piękna cieszynka naszego gwiazdora. Cudowne uderzenie, przy którym Silesen był bez jakichkolwiek szans na interwencję, Błaszczykowski się z nami cieszy, a jak Błaszczu się z tobą cieszy, to wiesz, że u Brzęczka masz chody i to idealne. Nigdy nie wypadniesz ze składu. No, i jesteśmy już po spotkaniu. Udało nam się wygrać. O to właśnie chodzi: 2 do 0 i to jest wynik, który nas w pełni satysfakcjonuje. Pokonujemy Holandię, nawet ich magiczne linie nie były w stanie nas powstrzymać, bo my mieliśmy magiczny napój. A Polak musi dobrze wypić, a nie coś głupiego wciągać. I zobaczmy tutaj bramkę Sebastiana, asysta Lewandowskiego, który pewnie zostanie zawodnikiem meczu, a nie nasz gwiazdorek. No i widzicie, no fantastyczne uderzenie, przy którym bramkarz był bez jakichkolwiek szans na interwencję. Przejdźmy dalej i zobaczmy, co trener myśli. Chociaż nas to szczerze nie interesuje, bo nas lubi Błaszczykowski, czyli my i tak dostaniemy powołanie, co by się nie działo. No tutaj widzimy statystyki: jeden celny strzał, dwie bramki. FIFA 19, kochamy Cię. I Lewandowski piłkarzem meczu, szczęsny. Sześć interwencji, Silesen 1. Szczęsny wiadomo, że jest najlepszy. Przejdźmy dalej. No, i jesteśmy już po spotkaniu. Udało nam się wygrać. Szczęsny zachował czyste konto, bronił bardzo dobrze. Wiadomo, że jest lepszy od Silesena, bo broni w Juventusie. No, a Juve w Serii A nie ma sobie równych. No, i tutaj widzimy trzy punkty przewagi nad Holandią. A w następnym materiale z kim my to gramy? Ze Szwecją i Jarką Gdynia. No, wszędzie ten żółto-niebieski kolor. Ja nie wiem, pewnie nam się od tego w głowie pomiesza, ale to nie jest ważne. Magiczny napój sprawi cuda, i w następnym materiale znów będziemy wielcy i niepokonani. No prawie jak dzisiaj. No i w tym materiale to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.